Kryminalny kalendarz adwentowy. Okienko 14. Ku pamięci Susan Capper. Cofamy się o 31 lat. Jest 14 grudnia 1992 roku. Największe miasta Wielkiej Brytanii przeżywają prawdziwe oblężenie. Niektórzy są już myślami na urlopie, inni biegają w poszukiwaniu idealnych prezentów. Sporo osób przyjeżdża też do bogato przystrojonych metropolii, żeby poczuć wyjątkowy grudniowy klimat. Do świąt pozostało 10 dni. Życie w Manchesterze rozpoczyna się bardzo wcześnie. Zaspani mieszkańcy starają się łagodnie wejść w nowy tydzień. Około 6:10 Barry Sutcliffe i jego dwóch znajomych, idąc do pracy, zauważają przy drodze coś niepokojącego. To ranna kobieta, której stan jest właściwie trudny do opisania. Ta trójka nigdy nie widziała czegoś tak przerażającego. Natychmiast przenoszą ją do pobliskiego domu i budzą jego mieszkańców, Michaela i Margaret, prosząc, aby jak najszybciej wezwali pogotowie. Ranna kobieta jest przytomna. Wypija 6 szklanek wody, choć nie jest w stanie sama utrzymać szklanki. Obrażenia jej rąk są zbyt poważne. Po jakimś czasie Michael powie: obie jej ręce wyglądały jak popiół. Jej nogi były zupełnie jak surowe mięso, a stopy wyglądały na mocno zwęglone. Uderzyło mnie, jak uprzejma była ofiara. Ciągle dziękowała mojej żonie za pomoc. Margaret doda: instynktownie chciałam ją objąć, ale ona się odsunęła, bo nie mogła znieść dotyku. Miała ogoloną głowę, a na niej widniały niedawne, ale nie nowe rany. Jej twarz była prawie pozbawiona rysów. Jej ręce były czerwone, pozbawione skóry i czarne na końcach palców. Jej nogi były czerwone od góry do dołu. Nie mogła znieść niczego w ich pobliżu. Ranna zostaje zabrana do szpitala. Dzisiejsza historia jest opisywana jako najbardziej sadystyczne morderstwo w historii Wielkiej Brytanii. To sprawa wykraczająca poza wszelkie wyobrażenia, pozbawiona człowieczeństwa, niewyobrażalnie brutalna. Jeżeli nie jesteście w dobrej kondycji psychicznej lub źle znosicie opisy makabrycznych szczegółów zbrodni, omińcie ten odcinek. Susan Capper przychodzi na świat w 1976 roku. Niemal od samego początku rodzina dziewczynki składa się z dwóch osób: mamy Elizabeth i starszej siostry Michelle. Ojciec nie chce mieć z córką żadnego kontaktu, nie uczestniczy w jej życiu. Matka Susan wkrótce wchodzi w związek z innym mężczyzną, za którego wychodzi za mąż. Ta relacja jest jednak bardzo niestabilna. Ojczym i Elizabeth bardzo często się kłócą. Atmosfera w domu jest niezwykle napięta. Całej tej złości trudno się jednak dopatrzyć w Susan. Dziewczynka w żaden sposób się nie buntuje. Raczej czuć od niej brak pewności siebie i niezaspokojoną potrzebę bliskości. Wyrasta na niezwykle delikatną, wyjątkowo uprzejmą i troskliwą osobę. Wszystkim bardzo się przejmuje, próbuje każdemu pomóc, a jedyne, czego pragnie w życiu, to być kochaną. W pewnym momencie Elizabeth po prostu odchodzi, zostawiając swoje dwie córki z ojczymem. 14-letnia Susan jest więc opuszczona zarówno przez biologicznego ojca, jak i matkę. Od tego momentu obie dziewczyny właściwie nie mają stałego domu. Błąkają się, sypiają trochę u ojczyma, trochę u jego przyjaciół lub u innych członków rodziny. Również lokalne władze przejmują na chwilę opiekę nad porzuconymi siostrami, ale ostatecznie wygląda na to, że nikt nie chce się nimi tak naprawdę zająć. Ma to oczywiście ogromny wpływ na ich życie. Susan od 14 do 16 roku życia prawie nie uczęszcza do szkoły. Mimo tego nikt nie interweniuje. Nie proponuje jej pomocy. Susan zaczyna spędzać coraz więcej czasu w domu Jean Powell, którą zna od 6 roku życia. Kobieta jest starsza od nastolatki o prawie 10 lat i ma już 3 swoich dzieci, co sprawia, że na tym etapie życia jest dla niej kimś w rodzaju opiekunki, bardziej doświadczonej i starszej koleżanki. W pewnym momencie dziewczyna widzi w niej nawet namiastkę rodzica. Nastolatce zdarza się powiedzieć do Jean mamo. Ta jednak nie do końca jest wzorem do naśladowania. Życie Powell jest bowiem ściśle związane z działalnością przestępczą. Jej dom to właściwie siedziba kryminalnego świadka, ludzi zajmujących się handlem narkotykami czy sprzedażą kradzionych samochodów. Jean uchodzi za osobę mocno niestabilną. Często jest opisywana jako wilk w owczej skórze, ponieważ z jednej strony wydaje się miłą i opiekuńczą dziewczyną z sąsiedztwa oraz dobrą matką, z drugiej jednak jest dominującą manipulantką. Słynie z tego, że wykorzystuje ludzi, nie zważając na ich emocje i potrzeby. Właśnie ta natura uwidacznia się w jej relacjach z Susan. Jean doskonale zdaje sobie sprawę z życzliwego usposobienia nastolatki i wykorzystuje ją do własnych celów. Dziewczyna, która traktuje kobietę niemal jak matkę, sprząta jej dom, opiekuje się jej dziećmi i za darmo wypełnia wszystkie prośby o kolejne przysługi. W pewnym momencie Powell przekonuje nastolatkę, by ta rzuciła szkołę i zaczęła pracować jako sprzątaczka. Oczywiście, kiedy tylko Susan zaczyna postępować według wskazówek, Jean zabiera jej pieniądze, które w ten sposób zarabia, zostawiając nastolatce 5 funtów tygodniowo. Siostra nastolatki, Michelle, również wprowadza się na krótki czas do Powell, ale opuszcza jej dom w sierpniu 1992 roku, ponieważ, jak sama mówi, nie lubi jej nowych, złych przyjaciół. Należy do nich m.in. 23-letnia Bernadette McNeely, która wprowadza się do sąsiadującego domu z 3 swoich dzieci. Kobieta szybko zaprzyjaźnia się ze swoją nową sąsiadką Jean. Obie są do siebie niebywale podobne. Nie mają żadnych skrupułów, bez wyrzutów sumienia wykorzystują innych ludzi i są zdolne do wszystkiego, żeby osiągnąć założone korzyści. Zaczynają więc spędzać ze sobą coraz więcej czasu, aż stają się najlepszymi przyjaciółkami. Bernadette wkrótce staje się koszmarem pozostałych sąsiadów. Właściwie z nikim nie żyje w zgodzie. Dom Jean jest w tym czasie opisywany jako dom z piekła rodem. Poza kwitnącą działalnością przestępczą panuje w nim chaos i nieporządek. W kuchni walają się wagi przemysłowe do odmierzania narkotyków. Jeżeli nie sprząta w nim Susan, to nie sprząta w nim nikt. Jakby tego było mało, wkrótce Bernadette wprowadza się do domu Jean, choć żadne źródła nie wyjaśniają, dlaczego tak się dzieje. Mimo że do tej pory kobiety dzieliło dosłownie kilka kroków, teraz postanawiają zostać współlokatorkami, a dom Powell zamieszkuje w sumie 6 dzieci. To jednak nie wszystko. Poza kobietami i dziećmi w domu pojawia się kilku mężczyzn, którzy niby nie mieszkają tam na stałe, ale spędzają w nim mnóstwo czasu. Pierwszym z nich jest Glyn Powell, czyli były mąż Jean. Choć para jest po rozwodzie, utrzymuje ze sobą przyjacielskie relacje, a mężczyzna przebywa w domu właściwie cały czas. To też kolejny człowiek z kontrowersyjnym życiorysem, wielokrotnie karany, pozbawiony skrupułów. Kolejna postać to Clifford Pugh, 17-letni brat Jean, również zamieszany w działalność przestępczą domowników. Następny dziki lokator to Anthony Dodson, który ma zaledwie 16 lat i jest chłopakiem 23-letniej Bernadette. W ekipie stałych bywalców jest też Jeffrey Lee. Nie spędza on w domu Jean aż tak dużo czasu jak pozostali, ale również bywa w nim dość często. On także nie ma nic wspólnego z dobrym, uczciwym człowiekiem. W swoim życiu był m.in. skazany za kradzież pieniędzy swojej 86-letniej niepełnosprawnej cioci. Teraz utrzymuje się głównie z handlu narkotykami. Życie na krawędzi prawa to jednak nie wszystko, co może bulwersować w tym towarzystwie. Również relacje między nimi są co najmniej dziwne. Bernadette sypia ze swoim 16-letnim chłopakiem Antonym, ale ten utrzymuje stosunki seksualne także z Jean. Jean również nie żyje w monogamii, bo sypia też z Jeffreyem, a ponadto trudno określić, jakie relacje łączą ją z byłym mężem. Wszystko wskazuje więc na to, że jedyną osobą z tego grona, która nie jest zaangażowana we wzajemne stosunki seksualne, jest brat Jean, Clifford. W tym małym szeregowym domu jest więc kilka osób w bardzo dziwnych relacjach i 6 dzieci śpiących w jednym pokoju. A w tym wszystkim jest jeszcze Susan, zmanipulowana, pragnąca miłości i akceptacji nastolatka, która jest gotowa w każdej chwili pomóc Jean. Od momentu, kiedy w domu mieszka Bernadette, dziewczyna jest traktowana coraz gorzej. W grę wchodzi już nie tylko wykorzystywanie do opieki nad dziećmi czy sprzątanie. Zaprzyjaźnione Jean i Bernadette zamieniają życie Susan w piekło. Znęcają się nad nią fizycznie i psychicznie. Nastolatka staje się ich kozłem ofiarnym. Nieważne co się dzieje i dlaczego, jeśli coś idzie nie po myśli kobiet, winna jest zawsze Susan. Pretekstów do znęcania się jest mnóstwo. Dziewczyna źle zajmuje się dziećmi, z domu coś zginęło, więc pewnie kradnie. Najpierw dochodzi do przemocy werbalnej, wkrótce również do fizycznej. Jej ciało niemal cały czas pokryte jest siniakami. Niestety, zupełnie bezbronna nastolatka akceptuje te zachowania. Może nawet daje sobie wmówić, że zasłużyła na karę. Ufa Jean i mimo przemocy pozostaje w jej domu. Ciągle walczy o to, by w końcu spełnić wymagania domowników, by uznali ją godną miłości. Pewnego dnia jednak nie wytrzymuje. Wychodzi z domu Jean i próbuje znaleźć inne schronienie. Susan udaje się wówczas do swojej mamy Elizabeth, która mieszka z nowym partnerem. Mimo tego, że nastolatka przychodzi do swojej mamy cała posiniaczona i prosi, by mogła zostać chociaż na jedną noc, kobieta się na to nie zgadza. Odmawia ze względu na mężczyznę, z którym jest w związku i który nie chce, by dziewczyna u nich nocowała. Elizabeth podobno obiecuje córce, że za kilka tygodni będzie miała dla niej gotowy pokój, ale tego dnia odmawia jej pomocy. Susan jest jednak zdeterminowana. Dociera do niej, że to znęcanie się nie jest niczym normalnym, że nie zasłużyła na takie traktowanie. Szuka więc dalej. Udaje się do ojczyma, który w przeciwieństwie do matki zgadza się, by dziewczyna mogła u niego zostać. Jean i Bernadette, do których dociera, że Susan prawdopodobnie na dobre chce opuścić dom, są coraz bardziej zirytowane. Nadal obwiniają ją za wszystko, ale nie mogą już tak namacalnie jak wcześniej się na niej wyżywać. Niespodziewanie w ich toksycznym lokum wybucha epidemia wszy łonowych. I oczywiście winę za to zrzucają na 16-letnią Susan, której już w tym domu nie ma. Nie biorą pod uwagę wzajemnych stosunków seksualnych. Są przekonani, że złapali przy od nastolatki, ponieważ czasem dzielili z nią ten sam materac. Wszyscy są niezwykle sfrustrowani. Wspólnie dochodzą do wniosku, że Susan musi za to zapłacić. Wymyślają więc sposób, jak zwabić dziewczynę do domu. 7 grudnia 1992 roku Jean i Bernadette przystępują do realizacji planu. Pojawiają się w domu ojczyma nastolatki, gdzie ta nadal przebywa i mówią jej, że w domu Jean czeka na nią chłopak, który bardzo jej się podobał. Doskonale zdają sobie sprawę z tego, że zagubiona nastolatka niczego w życiu tak nie pragnie jak bliskiej relacji i miłości, której tak naprawdę nigdy nie doświadczyła. Susan jest bardzo zaskoczona, ale też zwyczajnie ciekawa i nie może się doczekać momentu, w którym spotka się z chłopakiem. Pełna nadziei i ekscytacji udaje się więc z kobietami do domu Jean. Oczywiście nic z tego nie jest prawdą. Kiedy tylko zwabiona nastolatka przekracza próg, natychmiast orientuje się, że to podstęp, a Glynn Powell i Anthony Dodson już na nią czekają. Mężczyźni łapią przerażoną dziewczynę i zaciągają do kuchni. W odwecie za to, że ze względu na wszy wszyscy musieli ogolić swoje włosy łonowe, postanawiają upokorzyć nastolatkę i ukarać ją tym samym, tylko w szerszym zakresie. Były mąż Jean goli Susan włosy na głowie oraz brwi, a pozostali trzymają dziewczynę, kiedy ta próbuje się wyrywać. Następnie każą jej posprzątać wszystkie włosy i wyrzucić je do śmietnika. To jednak nie koniec. Na pozbawioną włosów głowę nastolatki Glynn zakłada reklamówkę. Następnie chodzi wokół Susan, uderzając ją w głowę. To zachowanie zdaje się podjudzać do przemocy wszystkich pozostałych. Jean i Bernadette zaczynają kopać niewinną dziewczynę, bić ją drewnianymi, ciężkimi dekoracjami ściennymi o długości około 100 cm oraz pasem. Ofiara leży w pozycji embrionalnej, próbując osłaniać się przed ciosami. W pewnym momencie jej ręka zaczyna zwisać całkowicie bezwładnie, co jest prawdopodobnie wynikiem jakiegoś poważnego urazu barku. Skatowaną nastolatkę domownicy zabierają do łazienki, gdzie zmuszają ją do zgolenia własnych włosów łonowych, jak twierdzą, w ramach rytualnego upokorzenia w zemście za to, że oni też musieli ogolić swoje. Na koniec zamykają prawie nieprzytomną Susan na całą noc w schowku pod schodami. Nastolatka ciągle płacze, więc kobiety zaczynają się obawiać, że może to zaniepokoić 6 mieszkających w domu dzieci. Nikomu jednak nie przychodzi do głowy, że mogliby po prostu wypuścić dziewczynę, dać jej odejść. Rankiem 8 grudnia wyciągają więc pobitą Susan z szafy i przenoszą do znajdującego się obok, opuszczonego od jakiegoś czasu domu, w którym wcześniej mieszkała Bernadette. Są przekonani, że tam nikt nie będzie słyszał jej krzyków ani płaczu, więc będą mogli kontynuować swój chory plan. W tym momencie dowództwo przejmuje Bernadette. W jej domu na piętrze znajduje się stare łóżko, które oprawcy celowo odwracają sprężynami i drewnianymi belkami do góry. Następnie kneblują Susan usta, zasłaniają oczy i zmuszają, by położyła się z rozłożonymi rękami i nogami, po czym przywiązują ją do łóżka kablem. Na tym łóżku spędza kolejne kilka dni. Bez jedzenia, bez wody, bez możliwości skorzystania z toalety, przeżywając największy koszmar swojego życia. Dziewczyna jest poddawana torturom psychicznym i fizycznym. Oprawcy zakładają jej słuchawki na uszy i godzinami zmuszają do słuchania muzyki na maksymalnym stopniu głośności, w szczególności jednej piosenki, zapętlanej bez końca. To utwór Hi, I'm Chucky z filmu Laleczka Chucky. Za każdym razem, kiedy Bernadette zaczyna krzywdzić nastolatkę, zaczyna od szeptu Chucky przyszedł się zabawić. Dziewczyna reaguje rozpaczliwym krzykiem. Tortury fizyczne przekraczają wszelkie granice człowieczeństwa. Susan jest regularnie bita. Jej oprawcy gaszą na jej ciele i twarzy papierosy. Za każdym razem, kiedy dziewczyna zaczyna tracić przytomność, wstrzykują jej amfetaminę, aby była obecna i świadoma krzywdy, którą jej wyrządzają. Przez kilka dni dziewczyna nie ma szans zasnąć. Clifford, 17-letni brat Jean, w pewnym momencie znajduje kombinerki i postanawia wyrwać 16-latce zęby. Uderza w jej jedynki tak długo, aż całkowicie wypadają. Następnie chwyta szczypcami kolejny ząb i próbuje go wyrwać, ale zamiast tego ułamuje połowę, pozostawiając Susan z odsłoniętym nerwem, co powoduje niewyobrażalny ból. Mniej więcej 3 dnia tortur do grupy dołącza również Jeffrey, który jedyne co robi, to komentuje brud i zapach unoszący się w pomieszczeniu. Susan jest bowiem katowana kolejny dzień, bez szans na skorzystanie z toalety. Wszystkie potrzeby fizjologiczne załatwia więc na łóżku, do którego jest przywiązana. Grupa dochodzi do wniosku, że nieprzyjemny zapach zaczyna im przeszkadzać i muszą coś z tym zrobić. Postanawiają więc, w cudzysłowie, oczyścić swoją ofiarę. Wrzucają ją do wanny wypełnionej środkiem dezynfekującym, a następnie trą jej ciało drucianą szczotką tak mocno, aż zdzierają jej skórę. Trudno sobie nawet wyobrazić, co czuje Susan, skatowana, bezradna, samotna i najpewniej absolutnie przerażona szesnastolatka. Nic więc dziwnego, że kiedy w domu pojawia się nowa osoba, Susan błaga o ratunek. Antonego odwiedza bowiem przyjaciel, David Hill. Co ciekawe, przebywający akurat w domu Antony i Jeffrey w żaden sposób nie próbują ukrywać tego, co się dzieje. Kiedy gość słyszy krzyk, bez refleksji prowadzą go na górę, a mężczyzna widzi, w jakim stanie jest więziona dziewczyna. Łysa, poparzona i pobita nastolatka z wybitymi zębami wyraźnie go szokuje, a sytuacja staje się jeszcze dziwniejsza, kiedy znajomi proszą go, by przez chwilę został i popilnował Susan, bo oni muszą wyskoczyć z domu. Gdy David zostaje z dziewczyną sam na sam, Susan prosi go, by ją uwolnił. Widzi w nim swoją jedyną szansę na ucieczkę. David nie robi jednak nic. Jest pewny, że gdyby jej pomógł, grupa przebywająca w domu Jean potraktowałaby go podobnie. Mężczyzna ewidentnie boi się oprawców Susan. Kiedy ci tylko wracają do domu, David wychodzi i nikomu ani słowem nie wspomina o tym, jakie piekło ma miejsce w środku. Więziona nastolatka zaczyna czuć, że nie ma już dla niej ratunku. W końcu jednak nagłym zniknięciem Susan zaczyna się interesować jej rodzina. Dziewczyny nie ma już 5 dni. Michelle przychodzi do Jean i pyta ją o swoją młodszą siostrę, ale kobieta twierdzi, że nie ma pojęcia, co się z nią dzieje. Michelle zwierza się jej wówczas, że nie mają kontaktu z nastolatką i ojczym zamierza zgłosić jej zaginięcie. Ta informacja wywołuje panikę w całej grupie. Wiedzą, że policja dotrze do nich bardzo szybko, bo przecież Susan mieszkała u Jean. Dociera do nich, że mają tylko 2 wyjścia. Uwolnić przetrzymywaną nastolatkę lub ją zabić. Szybko dochodzą jednak do wniosku, że jeśli ją wypuszczą, to na pewno pójdzie na policję. Wszystko im opowie, a oni trafią do aresztu. Stwierdzają więc, że muszą się jej pozbyć. Pozostaje tylko decyzja, jak to zrobić. Ze wszystkich możliwości wybierają jedną z najokrutniejszych, czyli po wszystkich torturach, jakim poddali Susan, teraz zamierzają spalić ją żywcem. 14 grudnia 1992 roku. O świcie nastolatka zostaje wyprowadzona z domu i wepchnięta do bagażnika jednego ze skradzionych samochodów. Pojazd prowadzi Glynn. W środku znajduje się również Bernadette oraz Jean i Antony. Ich podróż trwa około pół godziny. Wszyscy są w świetnych nastrojach. Śmieją się i żartują, jakby jechali na wycieczkę. W końcu docierają do lasu na obrzeżach Manchesteru i wyciągają z bagażnika Susan. Stan dziewczyny jest wstrząsający. Głodna, pozbawiona snu, odurzona narkotykami, całkowicie bezradna i zdezorientowana. Nie ma siły się bronić. Kiedy grupa znajduje się na szczycie nasypu, decyduje się po prostu zepchnąć Susan. Dziewczyna spada, tocząc się przez krzewy jeżyn, które przecinają jej skórę. Kiedy leży już na dole, Bernadette chwyta za kanister i zaczyna polewać ją benzyną, po czym nakazuje Glynnowi i Antonemu, by podpalili nastolatkę. Po kilku próbach mężczyźni wzniecają ogień, a płomienie pojawiają się niemal wszędzie. Kiedy docierają do Susan, grupa po prostu odchodzi, śmiejąc się i śpiewając piosenkę Burn, Baby, Burn. Co jednak niesamowite, wygłodzonej i słabej Susan udaje się ugasić ogień, a następnie, mimo rozległych oparzeń, nastolatka wczołguje się z powrotem na nasyp i dociera do drogi. I to właśnie tam, o 6:10, zauważa ją przechodzień. Zabiera ją do przypadkowego domu i czeka na pomoc. Cała trójka zajmująca się Susan nie może uwierzyć w to, w jakim stanie jest ta młoda dziewczyna oraz jak to możliwe, że mimo niewyobrażalnego bólu, jaki pewnie odczuwa, nadal jest tak nieprawdopodobnie uprzejma. Dziewczyna pozostaje przytomna. Zostaje przewieziona do szpitala, gdzie natychmiast zostają wezwani również jej matka i ojczym. Ku zaskoczeniu wszystkich, Susan jest w stanie opowiedzieć policji o tym, co się wydarzyło. Mówi im o przetrzymywaniu i torturach w domu Jean i Bernadette. Podaje ich adresy, a także wymienia nazwiska wszystkich 6 sprawców. Chwilę po rozmowie z funkcjonariuszami dziewczyna zapada w śpiączkę. Policja chce jeszcze potwierdzić tożsamość dziewczyny, ale jej obrażenia i poparzenia są tak rozległe, że ani matka, ani ojczym nie są w stanie jej rozpoznać. Ostatecznie Susan zostaje zidentyfikowana na podstawie częściowego odcisku kciuka, jedynej części jej dłoni, która nie została poważnie poparzona. Znalezienie takiego miejsca nie było proste. Poparzeniu uległo około 80% powierzchni ciała 16-latki. W międzyczasie 4, która pojechała spalić Susan, wraca do domu, gdzie czeka na nich pozostała 2. Grupa jest w komplecie. Wszyscy zaczynają pić, jak gdyby właśnie coś świętowali. Nie cieszą się jednak zbyt długo. Już o 7:30 do domu dociera policja. Wszyscy są w absolutnym szoku. Nie mogą zrozumieć, jak to możliwe, że funkcjonariusze do nich dotarli, skoro Susan została zamordowana na obrzeżach miasta, gdzie nikt nie powinien jej tak szybko znaleźć. Poza tym nie rozumieją, jak ktoś mógłby powiązać ich z tym zabójstwem. Jean i Bernadette żartują nawet podczas aresztowania, a cała grupa zgodnie wypiera się udziału w próbie zabójstwa nastolatki. Policjanci przeszukują jednak oba domy i szybko znajdują ślady potwierdzające wersję wydarzeń opowiedzianą przez Susan. Docierają do odwróconego łóżka, do słuchawek, psychodelicznej piosenki, taśm z laleczką Chucky, odnajdują zakrwawione kombinerki, ogolone włosy dziewczyny, a nawet jej wyrwane zęby. Grupa zabrana na komisariat wypiera się wszystkiego i odmawia składania jakichkolwiek zeznań. Podczas przesłuchania obecny jest jednak ojciec 16-letniego Antonego, który nalega i prosi syna, by powiedział funkcjonariuszom prawdę. Chłopak w końcu pęka. Kiedy cała historia wychodzi na jaw, a do policjantów dociera świadomość skali zła i cierpienia, jakie spadły na tę niewinną dziewczynę, emocje wychodzą nawet z najbardziej doświadczonych i zahartowanych funkcjonariuszy. Nie kryją łez. Organizują szybką zbiórkę, aby wysłać Susan kwiaty do szpitala. Nieruchomieją, słysząc o kolejnych torturach, jakim poddawana była nastolatka. Detektyw prowadzący śledztwo nieustannie zadaje sobie pytanie, jak to możliwe, że człowiek może coś takiego zrobić drugiemu człowiekowi. 17 grudnia cała 6 zostaje tymczasowo aresztowana pod zarzutem porwania i usiłowania morderstwa. Tymczasem Susan wciąż walczy o życie i nie wybudza się ze śpiączki. Wszyscy są niezwykle poruszeni losem młodej dziewczyny, która doświadczyła tak ogromnego cierpienia. Jej obrażenia są jednak niebywale poważne. I to nie tylko te zewnętrzne. Susan jest odwodniona, wygłodzona, cierpi na niewydolność wielonarządową. Niestety, mimo walki personelu medycznego i samej ofiary, 18 grudnia 1992 roku Susan umiera. 23 grudnia zarzuty wobec zatrzymanych zostają zmienione z usiłowania morderstwa na morderstwo. W środowisku społecznym pojawia się mnóstwo komentarzy na temat trudnej sytuacji społecznej i braku równowagi gospodarczej w Manchesterze. Podnoszony jest temat bezdomności, ubóstwa, przemocy ulicznej i ogromnego problemu z narkotykami. Media otwarcie piszą, że w mieście istnieją obszary, do których nie ma wstępu, gdzie ryzyko napadu jest tak wysokie, że ludzie po prostu tam nie chodzą. Zwracają uwagę na to, że większość oprawców Susan należy do stanowiącej zagrożenie podklasy społecznej, że przebywali na zasiłkach. Podnoszą też temat kobiet, samej ofiary, która przecież nie miała się gdzie podziać, ale też dwóch jej oprawczyń, które w wieku około 20 lat samotnie wychowywały trójkę dzieci i utrzymywały stosunki seksualne z nieletnimi. Proces rozpoczyna się 16 listopada 1993 roku i trwa zaledwie 22 dni. Cała szóstka wypiera się morderstwa. Wszyscy wzajemnie się obwiniają, każdy próbuje zminimalizować swój udział w zbrodni. Dowodów jest jednak za dużo. Obciążające zeznania Susan i ślady zebrane w obu domach nie pozostawiają wątpliwości. Badania potwierdzają też, że żaden z oskarżonych nie cierpi na chorobę psychiczną. Wszyscy są całkowicie poczytalni. Obrady rozpoczynają się 16 grudnia 1993 roku, prawie rok po śmierci 16-letniej Susan. Trwają 9 godzin i 52 minuty. Sędzia zapowiada wyrok słowami: każdy z was został skazany na podstawie wyraźnych dowodów popełnienia morderstwa, które było morderstwem tak przerażającym, jak tylko można sobie wyobrazić. Bernadette McNeely zostaje uznana za winną morderstwa, spisku mającego na celu spowodowanie ciężkiego uszkodzenia ciała oraz przetrzymywania Susan wbrew jej woli. Sąd skazuje ją na dożywocie z możliwością ubiegania się o zwolnienie warunkowe po 25 latach. Taki sam wyrok otrzymują Jean Powell oraz jej były mąż Glynn. Jeffrey Leigh przyznaje się do przetrzymywania Susan i za to otrzymuje karę 12 lat pozbawienia wolności. Sąd uniewinnia go od zarzutów morderstwa oraz spisku mającego na celu spowodowanie ciężkiego uszkodzenia ciała. Anthony Dodson zostaje uznany winnym morderstwa, spisku oraz przetrzymywania, za co sąd skazuje go na karę więzienia na czas nieokreślony, z możliwością wyjścia najwcześniej po 18 latach. Cliff Pugh otrzymuje karę 15 lat pozbawienia wolności za udział w spisku i spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowie oraz przetrzymywanie Susan. W związku z tym, że tak samo jak Jeffrey nie pojechał z pozostałą czwórką podpalić ofiary, on również zostaje uniewinniony od zarzutu morderstwa. Prawdziwy motyw nie zostaje ustalony. Skazani twierdzą, że chcieli się zemścić za wszyłonowe i rzekomo skradzioną przez ofiarę kurtkę, co jest tak absurdalnym powodem tych sadystycznych czynów, że nikt nie kwalifikuje tego jako rzeczywisty motyw popełnienia zbrodni. Co poza samym okrucieństwem najbardziej bulwersuje opinię publiczną w tej sprawie, to to, że Bernadette w 2014 roku opuściła więzienie, odsiadując zaledwie 21 lat. Uznano ją bowiem za wzorowego więźnia. Nie odsiedziała nawet minimalnego wymiaru kary, a ponadto w 1996 roku ujawniono, że miała romans z funkcjonariuszem więziennym, co jest widoczną rysą na jej rzekomo wzorowym sprawowaniu. W więzieniu kobieta nawiązała bliskie relacje z innymi skazanymi za poważne przestępstwa. Po wyjściu z zakładu karnego Bernadette otrzymała nową tożsamość, dzięki czemu zyskała właściwie szansę na nowe życie. Nowe życie po tym, jak w brutalny do granic możliwości sposób odebrała je komuś innemu. Jean Powell opuściła mury więzienia w 2017 roku, a jej były mąż Glynn w maju 2023. Pozostali skazani również zakończyli już okres odsiadywania swoich skróconych w drodze apelacji kar. Wszyscy oprawcy 16-letniej, tragicznie zmarłej Susan przebywają na wolności. Sprawa tego sadystycznego morderstwa nigdy nie została mocno nagłośniona w mediach. Nie zrealizowano o niej filmów dokumentalnych, dziennikarze jakby unikali tego tematu. Wiele osób twierdzi, że historia Susan jest tak brutalna i nieludzka, że większość chce o niej po prostu zapomnieć. Pogrzeb Susan odbył się 18 stycznia 1993 roku. Wzięło w nim udział ponad 100 osób.